Aktor musi grać, by żyć. Już sam tytuł biografii potwierdza, że aktorstwo dla Artura Barcisia to życiowa pasja. To jest taki zawód, który uprawia się właściwie ciągle. Nawet jak zasypiam, to myślę o tym, jak zagram jakąś rolę, którą właśnie mi powierzono. Więc to jest bardziej sposób bycia. I na pewno to nie jest zarabianie pieniędzy wyłącznie. To jest, przede wszystkim jest tęsknota za tym, żeby coś nowego się przydarzyło, żeby dostać jakąś nową rolę, żeby ją zagrać najlepiej, jak się potrafi. Ja myślałem, że tu przyjdzie z 15 osób. Boże kochany, dzień dobry, jak się cieszę bardzo. Te brawa rozpoczęły spotkanie autorskie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów kina i teatru. Chętnie bym wolał, żebyście Państwo po prostu pytali mnie o to, czego jesteście ciekawi. W większości wypadków, kiedy jestem na scenie, ja nie widzę widzów, dlatego że mam reflektory w oczy i właściwie nie wiem, kto siedzi na widowni. Dopiero przy ukłonach tam czasem się zdarza, że o, a tutaj taka pani siedziała. A na takich spotkaniach ja mogę tych widzów poznać niemalże osobiście. Oni mi zadają pytania, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Nie zawsze to jest festiwal komplementów i to dobrze, bo dzięki temu możemy się bliżej poznać. Artur Barciś ma doskonały kontakt z publicznością, której chętnie opowiedział o dzieciństwie, szkolnych latach i początkach aktorskiej kariery. Scenariuszem w pewnym sensie była spisana przez Kamilę Drecką biografia aktora. Szczególnie zdziwiło mnie dzieciństwo. Myślałam, że Artur Barciś ma troszeczkę takie dzieciństwo bardziej beztroskie, jednak okazuje się, że nie. Więc po prostu to mnie bardziej jakby zaintrygowało i zdziwiło. Główny bohater wskazał jednak na inny, trudny moment ze swojej biografii. Zawsze się wstydziłem, że zarabiałem zdzierając azbest w wieżowcach Nowego Jorku. Właściwie wtedy nie miałem większej świadomości, że to jest tak bardzo szkodliwe. Chociaż Amerykanie bardzo dbali o to, żebyśmy mieli maski na twarzach i w kombinezonach i tak dalej. No ale to była praca bardzo, bardzo ciężka. Ja na szczęście pracowałem tylko 6 tygodni. No ale przelicznik dolara do złotówki był taki, że zarobiłem na malucha i wykupiłem mieszkanie, które mieliśmy z żoną, więc warto było się przemęczyć. Spotkanie z Arturem Barcisiem, które zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, było potwierdzeniem, że aktor cieszy się popularnością wśród wszystkich grup wiekowych. Znałam pana Barcisia po prostu jak aktora z filmów, no, Znachor, ten Rancho, tak? Takie znane. I tak po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć jego. No i oczywiście, co tam napisał w książce, bo o książce dopiero słyszałam teraz. Znamy go na przykład z Rancha, z Miodowych Lat. Także nasz wychowawca, pan profesor Szymański, wyjaśnił nam sylwetkę tego aktora i stwierdziłyśmy, że jest bardzo barwną postacią, więc przyjdziemy na to spotkanie. Bezpośrednie spotkania z pisarzami, aktorami, podróżnikami to zawsze dodatkowa motywacja do sięgnięcia po książkę i poszerzenie swojej wiedzy lub po prostu relaks. Na tym przecież polega promowanie czytelnictwa. Choć w ostatnim czasie kontakt bezpośredni był utrudniony, to zaległości są do nadrobienia. Mam nadzieję, że już teraz po tym okresie tej pandemii będzie więcej takich spotkań i będziemy mieli okazję właśnie poznawać tych autorów, tak jak było wcześniej, czy Annę Seniuk, Artura Andrusa kiedyś po prostu. No tęsknimy za tym. We wtorkowe popołudnie uczestnicy spotkania z Arturem Barcisiem poznali nową twarz dobrze znanego aktora.